W tym wideo poruszymy temat kryptowalut. Jeżeli więc interesuje Cię Bitcoin i chcesz dowiedzieć się, czy kryptowaluty to dobra inwestycja, to wideo jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do tematu kryptowalut przymierzałem się już od bardzo dawna. Temat jak najbardziej jest powiązany z tematyką zarabiania w internecie, o której traktuje kanał Sprytny Pieniądz. Oprócz tego Bitcoin jest bardzo gorącym tematem, którym interesuje się bardzo wiele osób. Z wielu jednak przyczyn temat ten był odwlekany w czasie aż do dziś. Kryptowaluty, czyli pieniądz przyszłości, jest bardzo szerokim aspektem, którego omówienie zajęłoby bardzo wiele czasu. Niemniej jednak warto wiedzieć, czym są kryptowaluty, zanim zagłębimy się w dalszy temat. Najpierw trochę historii. Bitcoin został stworzony w 2009 roku przez osobę bądź grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. W związku z tym najstarsza wirtualna waluta obchodzi w tym roku swoje 10. urodziny. Od tego czasu Bitcoin stał się niezwykle popularny, a jego wartość w najlepszym czasie, czyli na przełomie 2017 na 2018, wynosiła grubo ponad 60 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. W tej chwili znajdujemy się w sytuacji, gdzie Bitcoin znów poszybował do granicy 50 tysięcy dolarów za sztukę i spadł do poziomu około 38 tysięcy dolarów. Wiele osób kojarzy kryptowaluty z pieniędzmi, lecz istnieje wiele znaczących różnic pomiędzy zwykłym pieniądzem, a na przykład kryptowalutami. Po pierwsze, pieniądze można przechowywać w fizycznej postaci. Banknoty czy monety możemy w każdej chwili wybrać z bankomatu, tudzież w banku. W przypadku kryptowalut jest to niemożliwe, ponieważ są one jedynie znakami cyfr zapisanymi na naszych komputerach. Ma to swoje plusy i minusy. Bitcoina niestety nie możesz włożyć do słoika i pod osłoną nocy zakopać w znanym tylko i wyłącznie Tobie miejscu. No, chyba że zakopiesz cały komputer w ziemi, ale tego akurat nie polecam. Kolejna różnica to sposób zdobywania kryptowalut i pieniędzy. Tradycyjne pieniądze zarabiamy poprzez świadczenie pracy, usług czy też handel. Kryptowaluty możemy pozyskać poprzez ich zakup za fizyczne pieniądze lub tak zwany mining, czyli wykopywanie ich z odmentów internetu za pomocą tak zwanych koparek, czyli innymi słowy komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Moc ta potrzebna jest do wydobywania kryptowalut i im silniejszy komputer, tym więcej wirtualnej waluty możemy pozyskać. Co ciekawe, twórca kodu Bitcoina stworzył taki algorytm, który sprawia, że im mniej Bitcoina jest do wydobycia, tym trudniej go wykopać i większej mocy obliczeniowej potrzeba. O ile więc na początku kariery tej kryptowaluty kopanie było bardzo łatwe i przyjemne, o tyle teraz jest ono bardzo trudne. Oczywiście, jeżeli chcemy, nie musimy kopać kryptowalut. Możemy je kupić na giełdzie i albo trzymać dla naszych wnuków, albo nimi obracać. Przypomina to więc standardową giełdę, gdzie możemy nabywać akcje i papiery wartościowe firmy. Skoro już wiemy co nieco na temat samego Bitcoina, czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bitcoin to dobra inwestycja. Podane poniżej sugestie są jedynie moimi osobistymi odczuciami. Jeżeli uważacie inaczej, to bardzo dobrze, ponieważ szanuję Wasze zdanie i chętnie zobaczyłbym, co sądzicie na temat kryptowalut w sekcji komentarzy. Pierwszą sprawą, która niestety zniechęca mnie do inwestowania w kryptowaluty, to wahania rynku. Pokażę Wam raz jeszcze, jak wygląda wykres z ostatnich 5 lat życia Bitcoina. Jak widzicie, z prochu nicości potrafił on wystrzelić w kosmos tylko po to, aby za kilka miesięcy spaść na łeb na szyję, by za chwilę znów wystartować w górę i znów w dół i tak kilka razy z rzędu. Zobaczcie teraz wykres złota z ostatnich 5 lat. Wydawać by się mogło, że tutaj również mamy do czynienia z wahaniami, ale różnica polega na ich wysokości. W ciągu 5 lat złoto wahało się w granicy od 1000 do 1400 dolarów, czyli różnica w wahaniu kursu wynosiła jakieś 40%. W przypadku Bitcoina było to ponad 900%. Kolejna sprawa to fakt, że 1/3 Bitcoina po prostu przepadła. We wczesnych latach, kiedy Bitcoin stawiał swoje pierwsze kroki i był raczej ciekawostką niż jednym z najdziwniejszych aktywów wszechczasów, wiele osób kupowało go z ciekawości po to, aby później o nim zapomnieć. Wymieniając swoje stare komputery, wyrzucali oni dyski zawierające klucze do Bitcoina. Tak przypadła 1/3 tej kryptowaluty, która, jak sami dobrze wiecie, jest z góry ograniczona.
Nie można również nie wspomnieć o tym, że kryptowaluty, pomimo swoich wszystkich zabezpieczeń, są podatne na kradzież w internecie. Nie raz, nie dwa słyszeliśmy o zuchwałych kradzieżach hakerów, którzy rabowali giełdy kryptowalut. A no właśnie, same giełdy również dokładają swoją cegiełkę, ponieważ niektóre z nich ogłaszały bankructwo. Przykładem może być giełda BitMarket. Bitcoin i inne kryptowaluty posiadają oczywiście swoje plusy. Największym są ponadprzeciętne zyski, jakie dają oczywiście wahania rynkowe. Bardzo trudno jest jednak przewidzieć, w którą stronę popłynie rynek i czy poszybuje on w górę niczym rakieta, czy spadnie w dół niczym głaz. Kryptowaluty mogą w przyszłości stać się przełomowym środkiem płatniczym i mogą zrewolucjonizować świat. Na chwilę obecną jednak są one na etapie dziecka, które dopiero uczy się chodzić i nie raz, nie dwa musi boleśnie potłuc sobie cztery litery, aby nauczyć się tej sztuki. Niemniej jednak, jeżeli kryptowaluty zostałyby bardziej usystematyzowane, może okazać się, że nasze dzieci będą nimi codziennie płacić za zakupy w sklepie spożywczym. Jak jednak będzie to wyglądało? Czas pokaże. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartościowej porcji wiedzy. Jestem niesamowicie ciekaw, jaka jest Wasza opinia na temat kryptowalut. Warto czy nie warto kupować? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.